teraz tak, demontaż bagażnika na hak. Potrzebujemy klucz 19, który jest załączony razem do tego bagażnika i klucz od otwierania, zabezpieczenia kuli haka, czyli to, co mamy na haku założone, to jest dodatkowo zabezpieczone, możemy sobie to już odpiąć. Mamy osobny zameczek do tego, żeby nikt nam tego bagażniczka nie pożyczył sobie. Odblokowujemy to, ale najpierw 19 musimy poluzować śrubę, która jest drugim najważniejszym zabezpieczeniem przed ruszaniem się całego haka na całego bagażnika na kuli haka. Odkręcamy, aż ją poluzujemy gałką. Odkręcamy resztę, aż ona nam sobie wypadnie. Taki cosik. I oczywiście złącze. Musimy uwolnić złącze elektryczne. To jest bardzo prosta rzecz. Kładziemy sobie tutaj. W sumie po odkręceniu tej gałeczki mamy już tak, bagażniczek gotowy do zdjęcia. I z tym bagażniczkiem sobie podróżujemy gdzieś tam do garażu, żeby go sobie gdzieś tam ulokować na półce. Można jeszcze złożyć ten spornik. Ten spornik się składa do pozycji poziomej. Wtedy już w ogóle mało miejsca zajmuje. Tyle.